Ja myślałam, że jak się człowiek urodzi, no to ja już jakby wszystko będę wiedziała, no bo że to jest taka funkcja się włącza. Zostałaś mamą i nagle jest takie klik i masz to oprogramowanie, które się tak robi. Instynkt macierzyński, to tam, tamto, to. Cześć, dzisiaj w naszym studiu gościmy Marię Konarowską. Cześć. E, cześć, Marcia cześć, jest oczywiście aktorką, influencerką, mamą. I e, osobą o bardzo ciekawym drzewie genealogicznym, bardzo. bo tutaj zaczniemy od tego, że jest córką ikony absolutnej Janny Szczepkowskiej, ale też prawnuczką Jana Parandowskiego, którego mitologię wszyscy czytaliśmy w szkole, więc Super my dzisiaj było ja ciągle pamiętam, <laughs> ja też, ale my dzisiaj porozmawiamy najwięcej o tych najświeższych gałązkach tak. drzewa genealogicznego, o twojej córce Gai, o tym, jak macierzyństwo zmieniło różne sfery twojego życia. Bardzo miło nam cię gościć w studiu. Bardzo miło być tutaj z wami, macie pięknie. O, dziękuję. My starałyśmy się, na przykład kazałyśmy pomalować ten student. No to. właśnie, mówiłam, że jest super kolor. Tak, to, 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 to było jedno z naszych pierwszych takich postanowień, że musi być kobieco, przytulnie i też taka wspierająca atmosfera, a zarazem sensualnie i po prostu fajnie. Ja tylko dodam, że my z Marysią poznałyśmy się na placu zabaw i w ogóle tak. chciałam dodać, że rodzicielstwo My z moim mężem staliśmy się po prostu jakimiś towarzyskimi gejzerami, a my wcześniej naprawdę kanapa, my dwoje i koty i koniec, a teraz po prostu mamy masę znajomych. Patrz, a jest odwrotnie. Bon, ale, ale ja nie wiem, co się w ogóle nas stało. Jakby te, te parki, y, place zabaw jakoś tak łączą, jednoczą. Przecież my też się tam poznałyśmy. I tak, od razu właściwie to słowa, ja na, napadłam ci na targ. Napadłaś na mnie i pozostawiłaś mi wyboru innego, niż tylko zaprosić Prak. cię do studia, Także że voila, jesteś. Dokładnie tak było. Ale właśnie to, to jest dla ciebie taka Przestrzeń do zawierania też nowych znajomości, pracy zabaw, to macierzyństwo jest otwierające do, do rozmowy? W ogóle, słuchajcie, to jest takie niesamowite z tym, jak się myśli o sobie i o macierzyństwie o rodzicielstwie, zanim się to wydarzy jakby faktycznie. I na przykład ja kiedyś myślałam, że plac zabaw nie. Jest ja też. My nie są. będziemy chodzić na plac tak? zabaw. Ja mam lepsze rzeczy do roboty. <laughs> Boże, ten plac zabaw, be! Dzisiaj dziękuję Bogu, wszechświatowi, whatever, nieważne, Krishnie, że są place zabaw. Um, kocham plac zabaw na naszej dzielnicy. Um, jest naszym azylem, jest takim, um, takim dla mnie dużym pokojem, wypełnionym piaskiem um, i takimi właśnie znajomymi, um, których tak, oczywiście no, tam się poznaje ludzi, mhm. nie, nie ukrywam, ale też jest coś takiego, nie wiem, czy wy też tak macie, ale. Ja mam coś takiego, że jak już wchodzę na ten plac zabaw i są niektórych rodziców kojarzę, niektórych nie, niektórzy wiadomo są też z przedszkola, e, dzieci i rodzice, ale mam też takie poczucie, jakbym. Jakbyśmy się wszyscy znali. Dokładnie. W sensie ja w ogóle sama. nie mam hmm. jakiegokolwiek oporu, Prze to bardziej miałam do podejścia do Ciebie na zasadzie, tak, że może jesteś jednak z uzią, nie będę cię napadać tutaj ten, ale tak Ci chciałam podziękować i Wam podziękować, że macie w to to takie fajne te rozmowy, byłem. że tak już wychodzimy i tak dobra, to podejdę. Okay. To, to, no to normalnie tak właśnie nie mam w sensie takim, że po prostu jesteśmy tymi rodzicami i się. Wszyscy się tak troszeczkę uzupełniamy, rozumiemy na tych placach zabaw. Nie masz chusteczki mhm. mokrej, wiadomo, że któraś z mam czy tak, tatów, tak. tatu, to, ta, siów, siów. <śladenie> 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 ojców, Tak. E, będzie miała mhm. y, po prostu staw mhm, różnych. To jest taka wioska, trochę mam wrażenie. To jest taka wioska, na którą jak się wchodzi, to tak, wszystkie te mhm. takie kurtuazyjne, też y, y, zas te zasady, wszystkie współistnienia, takiego, y, po prostu one moim zdaniem ci. Dewaluują, i, i jesteśmy, ja się czuję taka bardzo w ogóle wsparta w tym. Ja też. Mhm. Na tych placach zabaw w ogóle miałam taki, nie wiem, czy to sprzedawać w sumie, bo miałam pomysł na super serial a propos placu zabaw, bo ja już siedziałam chyba na każdej ławce na tym placu zabaw naszym. I tyle historii i tyle różnych momentów w życiu, które jakby każda ławka to inna historia, nie? I naprawdę to jest niesamowite, jak się można też właśnie powspierać, posłuchać, nauczyć ekstra. Ale jakby, żeby nie było takie totalnie sweet, to też jest wkurzający ten plac zabaw czasami, bo wiadomo, na przykład, gaje wyciągnąć z placu zabaw, to już są. Yy... Ysteria. Negocjacje na poziomie światowym. Mhm, okay, to jest moja okay. teoria, że jeśli się uda opanować tego typu kryzys, na przykład przed pracą, tymczasem mhm, rano, to się sobie. Żadne większe wyzwanie menedżerskie tego dnia mnie nie spotka. Jak ogarnę tę grupę ludzi, to ogarnę każdą grupę ludzi, każdy kryzys. Ale to jest a coś w tym jest, tak. Ale to Fartycznie. się też zmienia, bo y, ja kiedyś myślałam, zresztą za y, moją mentorką, jak wam nastolatko, kalibratrzał, że w momencie, kiedy, kiedy dziewczyna ogarnie manualną skrzynię biegów, to już może wszystko. A teraz wiem, że jeżeli wyjdę z domu i nie będzie histerii, to ja mogę wszystko wtedy dozwyczaić. Ja jeszcze wrócę na chwilę do tego pracy zabaw, bo ja sobie tak czasem romantyzuję te prace zabaw. Myślę sobie, że się Mogę umówić z inną mamą z przedszkola, mm -hmm. weźmiemy nasze dzieci, pójdziemy na plac zabaw. One się będą bawić, a my sobie pogadamy. Wczoraj, Wczoraj to miałam to <laughs> Tak będzie. Ja, widzę poważnie reakcje że wiecie o co chodzi. <laughs> I ostatnio byliśmy na plac zabaw. Pięcioro dzieci trzymamy. Tylko przystąpiłyśmy próg Placu Zabaw. Trzy osoby chcą kupę. Okej, okay. I, i to wy jesteście, tak? To nie, nie było jeszcze na szczęście. My tym razem, ale nie wiem, w sumie, czy to lepiej, czy gorzej, bo yy, no, 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 możecie sobie wyobrazić, jakby jaki był ciąg dalszy. Generalnie od tego się zaczęło i całe, całe to wyjście nie zamieniłyśmy ze za sobą w zasadzie mm -hmm. zdania, bo mm -hmm. przez cały czas był jakiś kryzys do ogarniania. I to pytanie, ten, ten wstęp do pytania jest o tym, czy. W macierzyństwie, kiedy mamy tak dużo kontaktu z innymi kobietami, łatwiej czy trudniej jest o zachowanie takich przyjacielskich relacji i tworzenie tych kobiecych kręgów? Czekaj, strasznie Jedna, z jednej strony mamy pytania, Tak, nie? przepraszam, okay. bo wiesz, chodzi o to, że z jednej <kuh> strony jest wokół nas dużo kobiet i obie to, obie to mhm, czujemy tak. z Natalią i myślę, że ty też. Dla mnie to jest nowość akurat. Ale... Y te relacje nie wiem, czy są trwalsze niż kiedyś, bo kiedyś się kobiet poczekaj, było bo... może mniej, ale ale się przyjaźniłyśmy miałyśmy czas, żeby się spotykać. Hmm. Teraz te kobiety się pojawiają, ale ja mam poczucie, że po prostu nie mam czasu na zawiązywanie przyjaźni i na takie pielęgnowanie. Kurczę, ciekawa, ale po to jest ciebie. piękne w ogóle, co ty powiedziałaś, bo to jest. Yy, mm... Ja te, dlatego nie mogłam tego mm. jakby złapać tego pytania, bo to są zupełnie in, inne historie, inne relacje, no tak. i ja mam inne też relacje z, z dziewczynami, które już były mamami, i ja teraz jestem mamą, mm -hmm. a one miały ze mną relacje, jak już były mamami, ja nie byłam mamą. Bo to są też jeszcze historie <grymne> naprawdę takie niesamowite, bo to potem wraca, to jak tłumaczy ci mama, jak ty nie jesteś mamą coś i ty w ogóle o co jej chodzi, a potem rodzisz dziecko i mija jak tak. Aaa. <grymne> I, a, a, I te relacje, które się nawiązują jak te nowe, tak? Mhm. to jest jakby tak, jak idziesz do szkoły, z podstawówki do liceum, jakby to jest next no, to level też, też jest. relacji. Tak, I no. ty mówisz, że nie ma czasu na to. A ja uważam właśnie, że to jest trochę inaczej, że to jest. Tutaj życie żyje. Wcześniej spotykałam się z koleżankami. Ja co prawda nie, też nie miałam jakoś bardzo dużo, tak, że taka grupka kobiet i tam, nie wiem, spotykanie się na drinki, obgadywanie i tak dalej, zupełnie jakieś inne takie aktywności żeśmy uprawiały, ale jednak to było wszystko wokół nas, facetów, nie wiem, jakichś takich ambicji. ambicji tak. I to trochę było takie mm, przegadywanie tego, przegadywanie życia bardzo fajne skądinąd. I zabawa też i tak dalej. Natomiast wszystko było trochę takim uczeniem się o sobie, udowadnianiem sobie czegoś, coś. Teraz te relacje dla mnie to jest właśnie życie, które żyje w danym momencie i to, że ja mogę, aż mi gęsia skórka, bo ja jestem tak totalnie wdzięczna za wszystkie mamy, które mam wokół siebie, dlatego że one mnie nauczyły właśnie tego, że my nie musimy... Cały czas patrzeć sobie w oczy i rozmawiać, mhm. i dalej możemy być obecne. Jedna myjąc butelkę, druga gotując makaron, e, jakby robiąc sobie tą mini wioskę, czy we dwie, czy we trzy, z tymi naszymi dziećmi. Nawet jak nie pogadamy o tym, co nas e, boli, czy co teraz w tym momencie nas cieszy, to ja i tak mam wrażenie spędzonego takiego czasu. E, tak wielowymiarowo i jestem taka wypełniona, chociaż totalnie też zmęczona, bo wiecie same, jak wyglądają te rozmowy, że na przykład masz chwilę i tak, no co ty, to, to taka sytuacja, ten odłóż tą zabaweczkę, tak ten, mamo, coś, że to, że to wszystko mm, z, z jednej strony może wyglądać jak, kurczę, nie da się zawiązać więzi, nie da się, a ja, a ja czuję to inaczej, że właśnie... Ta więź jest inna i nawet bym powiedziała, że głębsza i na pewno prawdziwsza, bo po prostu wykonujesz, nie ujmując oczywiście osobom, które nie mają dzieci, bo już teraz jest tak ciężko cokolwiek tak, powiedzieć, tak, bo tak, wszyscy tak, się mogą obrazić. Totalnie nie uważam, że to, że zostaje się mamą, to znaczy, że jest wszystko i tak na tym polega życie, bo absolutnie nie będąc mamą, też możesz być stuprocentową kobietą. Boże! <słukasz> Rozumiem, że to dla, dla poprawności. Dla politycznej poprawności wiem, politycznej tak. powiedziałam, chodzi mi tylko o to, to, że ja, ja czuję, że jakby wcześniej nie miałam miejsca na to, żeby na przykład być akceptowaną w trakcie, kiedy nie wiem, coś, coś robię, tylko musiałam być cały czas skupiona na tej drugiej mm -hmm. osobie, i to też jest fajne i potrzebne, ale też fajne i potrzebne jest to, żeby się żeby umieć żyć ze sobą, trochę obok siebie, robić różne rzeczy i być razem. Ale ja się bardzo pod tym podpisuję. Wiecie, no. ja, ja tak jak powiedziałam na początku, że dla mnie i mojego męża to jest coś nowego, nagle taki ten krąg towarzyski, który powstał, mm -hmm. i on powstał bardzo naturalnie. I po prostu nagle jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, prowadzimy taki everyday life, a ja zawsze wcześniej, wiecie, dążyłam do takich tutaj, to event, wyjazdy, high life w ogóle. Jakoś mnie to... Mm, budowało, mhm. powiedzmy, i nagle jest tego w moim życiu znacząco mniej, a takich tych zwykłych, ale też niezwykłych relacji jest dużo więcej i rzeczywiście czuję się tak jakbym dopiero teraz żyła życie, jakby wcześniej mhm. to było takie nie do końca prawdziwe, ale tutaj też dla poprawności politycznej A, powiem, <laughs> że dla kogoś może być zupełnie inaczej. Ja też bardzo lubiłam tamten etap. Tak, ja teraz też mam bardzo. Porównanie. I żeby mam było jasne, że, tak. że, że, że też tęsknię czasami za tym. Oczywiście, ja na To nie ma tak, nie. że teraz <laughs> dokładnie, że nie, że teraz jest, ha że teraz to już tamto życie, to się nic absolutnie nie. Czasami mam bardzo dużo mm. e, dużą tęsknotę za tym, ale też jeszcze jedną rzecz lubię bardzo. Przepraszam, że ci się tak wcięłam. Ja się wcięłam tobie, więc jakby e, jesteśmy, wiesz że ja się nie muszę tłumaczyć tym mamom. W sensie uh -huh. nie musisz... Ja na przykład dzwonię albo dzwoni do mnie jakaś mama i od razu przechodzimy do sedna. Ostatnio z moją przyjaciółką, z nie rozmawiałyśmy bardzo długo, bo, no bo właśnie to, te życia się tak czasami potrafią rozjechać, dużo rzeczy się dzieje. I ona do mnie dzwoni i mówi tak, Maryś, jakie ty to mleko owsiane kupujesz? A ja mówię, wiesz, takie, takie, takie. Ale gdzie to? Tu, tu i tu. I ona mówi, kurczę, przepraszam, jak się masz? nie mówię, spoko. Lecisz gdzieś? Tak, dobra, to kup to mleko. I później już ja sobie myślę... Wow, ale super. Nie mam te, czegoś takiego. Boże, co za bezczelność nie dzwoniła do mnie tyle czasu i pyta od razu o mleko. Absolutnie nie, tylko nie właśnie... Ma tyle czasu na te Ja totalnie nie? to rozumiem, ona jest w sklepie. Tam jej synek miał jakieś tam problemy z tym, żeby nie... to wiem akurat. Z Instagrama, bo to też jest taka właśnie nowa forma wiedzenia o, o, tak. o innych swoich koleżankach, ale i, i w ogóle nie mam w sobie czegoś takiego, że. What the fuck, kurde dzwonisz, pytasz o mleko, a nie wiesz co u mnie, nie? A może teraz jest mi nie źle ma i czasu się obrażać. W ogóle nie ma czasu się obrażać, nie ma czasu w na właśnie takie jest, rzeczy, tak. które pamiętam, że jak ja nawet napisałam taki felieton. Um, e, dla Tim Rodzina piszę felietony też i ta napisałam taki felieton e, ode do moich e, przyjaciółek, które mam, które były mamami i ze mną utrzymywały kontakt, jak ja tą mamą nie byłam i dawały mi ten czas. E, bo ja nie zdawałam sobie sprawy wtedy z tego, jak je, jaka logistyka stoi za tym, że ona pójdzie ze mną na obiad, um, jaka, ja, ile wymaga od niej skupienia i energii, to, żeby ona była ze mną i rozmawiała o moich dla niej trochę pierdołach. W sensie, bo ja naprawdę jakby te problemy mają różne skalę, oczywiście nie umniejszając, da, da, da ale jakby. Ja teraz wiem, co jest moim priorytetem i się bardzo zastanawiam, komu poświęcam ten czas i jak ja go wykorzystuję i co do siebie dopuszczam, nie? I więc pamiętam takie sytuacje, kiedy się potrafiłam obruszyć na moją najukochańszą, najspanialszą, najcudowniejszą siostrę. Ee, że ona coś tam nie ma czasu, albo na przykład rozmawia ze mną i z dzieckiem w tym samym czasie. Ja tylko nienawidziłam, mówiłam, ja nigdy nie będę taką mamą, Nigdy. <grym> która rozmawia jednocześnie z tobą i z dzieckiem. W ogóle, co to jest za bezczelność? I w ogóle, po prostu, <grym> naprawdę mi się wydawało, że ja wiem więcej o życiu niż. niż... No właśnie, niż wiedziałam. Niż Hania. Nisz Hania wtedy, tak. A ty, a, bo ty jesteś też starsza mogłaś, wiesz. Tak? Ja jestem starsza, ale też pamiętam tylko te, taką sytuację właśnie. Hanusie, że mam nadzieję, że się nie obrazi, że ja to opowiadam, ale była taka sytuacja, że z pierwszą, y, z pierwszą jej córeczką Zosią gdzieś tam szłyśmy, ona była malutka i Hania cały czas, kurde, nie wiem, czy jesteś za zimno czy za ciepło wiecie, miała tą swoją, mhm. to, znaczy nie swoją, tą, tą akcję, że nie wiesz, jakby, czy temu dziecku jest dobrze. I ja się tak nachyliłam nad wózkiem i mówię do Zosi, mama trochę wpadła w histerię, ale coś tam i pamiętam, nie przejmuj się, przejdziemy przez to, że coś tak sobie zażartowałam, sobie zażartowałam. I Hania nagle Lewica, nie masz dziecka, to się nie wypowiadasz. Takim tonem to powiedziała: nigdy w życiu to mnie tak nie powiedziała. I ja miałam takie: Boże, przecież ja tylko coś tam, coś tam. I totalnie to teraz rozumiem. Po pierwsze, cały czas się zastanawiam, czy Gaj nie jest za zimno albo za ciepło, a po drugie, jakby ja wiem, że nad tym nie ma panowania, nad, mm. tym, nad tymi, jak to nazywają, że to są takie trochę schizy matczyne, co też nie podoba mi się, bo to, to nie są schizy. To po prostu się wydarza to jest w nas. Troska. To jest troska. Tak, i nad tym ja się zgadzam, że to trzeba trochę mm. czasami sobie ujechać, żeby nie zwariować. Nawet nie chodzi o dziecko, tylko o ciebie, ale, ale to po prostu jest, nie? I mi się wtedy wydawało, że ona po prostu Boże, co za histeria, jaka w ogóle przesada i tak dalej, no więc. Y tak. Twoje macierzyństwo zaczęło się dosyć późno. No, nie wiem, teraz teraz Nie się, się, się za Zostałaś mamą przed 40. Miałeś Cziut wokół nawet siebie. Nawet przed 40. Miałaś wcześniej wokół siebie inne mamy, no, chociażby twoją siostrę. Mm -hmm. I zastanawiam się, czy udało ci się od nich wyciągnąć na tyle dużo wcześniej informacji, żeby ci już nic nie zaskoczyło w tym macierzyństwie. <laughs> nie nie zdołały nie cię zniechęcić. Absolutnie nie. I to jest, słuchajcie, takie niesamowite, bo niby człowiek ma się za dosyć y, rozumną istotę, no niektórzy. Tak. Ja czasem się Znaczy, ja, ja myślałam, że jakby trochę, że Po Przede wszystkim ja byłam po bardzo dużej zmianie swojego życia, swoich nawyków, po terapiach. Po... Czekaj, czekaj, a skąd ta zmiana życia i... Hmm. i nawyków? Ja już z 8 lat nie piję w ogóle alkoholu, okay. Okay. 7 Aha. lat nie palę papierosów. Generalnie nie za bardzo używam lekarstw jakichś takich, po prostu staram się żyć trzeźwym, czystym życiem, okay. takim, hmm. znaczy oczywiście jem cukier i różne inny tam y, sytuacje, ale... Ale czekaj, to wcześniej było w drugą stronę? Tak, no wcześniej o, okay. impreza total, po prostu y, jak gdyby żyć, nie umierać, ale y, to też chyba było spowodowane między innymi oczywiście tym, że zaczęłam myśleć o tym, że może kiedyś jakaś rodzina y, czy coś i, i byłam strasznie pogubiona i po prostu zaczęłam się, otworzyłam się bardziej na rozwój taki psychologiczno-duchowy, jakby już próbowałam wszystkich... Wchodziłam we wszystkie możliwe rzeczy, które do mnie przychodziły, jeśli chodzi o to, żeby, żeby poczuć kim ja jestem, nie? Że jakby um, no, żeby się rozwijać. Przepraszam, się, zagubiłam się. <grywa> um, I e, aha, o co mi chodziło? Dla, dlatego to powiedziałam, że ja po prostu myślałam, że ja już jestem gotowa. Mhm. W sensie, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, co w ogóle też jest śmieszną historią, bo myśmy wtedy zdecydowali, że w ogóle nie, już przestajemy się starać o dziecko, bo żeśmy się wcześniej starali i to nie wychodziło, to ja właśnie zaczęłam w ciąży, tak te, po w skrócie, że tak powiem. A ile się staraliście za nimi? E, znaczy staraliśmy, no to nie jest tak, że ja stawałam na głowie i, 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 i robiłam jakieś rzeczy w kierunku tego, no tylko tak mówiąc krótko, po prostu przestaliśmy się zabezpieczać. No mhm, i że by, byliśmy jakby, no już też właśnie to jest taki wiek, że ten, że to już jak się wydarzy, no to super. Okay. A to dosyć długo się nie wydarzało. No tak, chyba za dwa lata, więc o, ja już byłam na. Tak, ja byłam już w takim momencie, chyba no, taką rozmowę przeprowadzaliśmy, że może to jest tak, że to życie będzie wyglądało tak, że my nie będziemy rodzicami, w sensie, że ja nie będę mamą. Gdzieś tam się widziałam, jak, tak, jaką taką, wiecie, ciocie, co ma zawsze gumę do życia i w ogóle podróżuje po świecie i jest super. Nie? Jakby nie... No ale zaszłam w ciąży i, i ja właśnie tak sobie myślałam tak, o Boże, jak to dobrze, że ja teraz zachodzę w ciąży, bo jakbym zaszła te 10 lat temu, no to w ogóle bym musiała od razu zapisać to dziecko na terapię, na pewno. A teraz już jestem taka poprzerabiana. Ale od razu tak jeszcze <słysza> <słysza> w <słysza> 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 Tak, 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 w ogóle wiesz. Także chodzi nie mi o to, nie, to nie. akurat to jest prawda. Mhm. Wydaje mi się, że w moim przypadku... Nie to, żebym nie dźwignęła macierzyństwa, jak miałam tam 20 parę lat, no bo prawdopodobnie, gdyby to się wydarzyło, no to jakby tak, ale zupełnie inaczej bym do tego podchodziła. Ale wracając do Twojego pytania, czy zdołałam zaczerpnąć z przykładu moich przyjaciółek i mojej siostry? Nie. Ja myślałam i nawet nie wiedziałam, że tak myślę, że jak się człowiek urodzi. No to ja już jakby wszystko będę wiedziała, no bo że to jest taka funkcja się włącza, zostałaś mamą i nagle jest takie klik i masz to oprogramowanie, które się, się tak robi, instynkt macierzyński, to tam, to, siam, to i wszystko wiesz. Jakby naprawdę, słuchajcie dziewczyny, ja w sobie miałam takie przekonanie, mhm. o którym też nie wiedziałam, bo... Ja w ogóle miałam bardzo traumatyczne przeżycia po, po, y, po tym, jak Jajka przyszła na świat, bo tam mi krew przetaczali. W ogóle tak, no, jakby ledwo uszłam z życiem. Ale opowiadasz nam o tym, My lubimy takie traumatyczne Po opowiadam Wam, tylko jeszcze skończę, bo myślę, że mogłybyśmy tutaj rozmawiać bardzo długo. I, i jak, jak pamiętam ten moment, w którym ja miałam ją wziąć i nakarmić, i mam takie. Gdzie to oprogramowanie, <laughs> które ja nie wiem, co mam robić w ogóle, co się stało. Jakby co się stało? Byłam tak przerażona, że ja nie wiem, Gaja mi bardzo pomogła, bo mm -hmm. w ogóle jeśli chodzi o karmienie piersią, ona mi po prostu pokazała, ona była taka po prostu przecudowna, e, ale i potem się poczułam tak oszukana, jeszcze szpitali tam ludzie cię odwiedzają, w ogóle mm -hmm. fajnie tego, ale potem jak już wychodzisz do tego domu i nagle masz taką, aha. Okej, okay. ta butelka, to mleko pod. Mm -hmm. Ale jak to się składa, jak to się robi? Jak gdyby, mm -hmm. że w ogóle niby byliśmy w szkole rodzenia, jakby, ale. I potem usłyszałam słowo połóg, usłyszałam dopiero po urodzeniu dziecka. Ja tak wcześniej nie ja. słyszałam. Ja mm -hmm. Znaczy, gdzieś tam słyszałam takie słowo i w ogóle nie, lubi... nie, u... nie podoba mi się słowo połóg. Mm -hmm. Więc w ogóle. Ja to tak lubię sobie. Jak mi się coś nie podoba, to nie. nie ten. I. E... No i, ja, i w ogóle ja musiałam wracać do szpitala też po, po, po powrocie do domu ze szpitala. I ten połóg dla mnie był bardzo, bardzo ciężki fizycznie. Czyli to traumatyczne nie, nie był sam poród, tylko połóg. E, tak, polud był. Ja miałam cesarskie cięcie, mm -hmm. ale w trakcie to po prostu bardzo dużo krwi straciłam i mnie zabrali, więc pierś, mm -hmm. tam, e, pierwszą dobę, chyba nawet, czy 12 godzin na pewno, Oktawian spędził z Gają, mm -hmm. a ja byłam ratowana, ratowana. Ratowana w sensie rzeczywiście było <coughs> tak, zagrożenie życia. Tak, było zagrożenie życia, nie było krwi dla mnie tam. O, no, no, no Mam takie swoje też przejścia, które jakby w ogóle są niesamowite trochę w ogóle na pograniczu życia i śmierci, mhm. jeszcze trochę tego nie, nie ogarnęłam sama, więc nie, nie bardzo wiem, jak o tym nawet opowiadać, ale no to było bardzo, bardzo grube doświadczenie i też za szybko wyszłam ze szpitala, w sensie wypuścili mnie za szybko ze szpitala, ja się potwornie źle czułam, ale właśnie i to dziewczyny, kurczę... Trzeba pamiętać o tym, że mamy coś takiego, jest jak prawa pacjenta, prawa kobiet w ciąży, po ciąży, po porodzie. Ja nie wiedziałam o tym, że po porodzie możesz e, powiedzieć, że nie wychodzisz ze szpitala, dopóty, dopóki się, mm, jakby, jeżeli nie godzisz się, żeby wyjść ze szpitala, albo potrzebujesz jakiegoś badania i ten, to oni mają e, obowiązek ci je zapewnić do paru tygodni ja nie po porodzie. Wiedziałam. Ja Na też. Paru tygodni tak, i ja, ja tylko chciałam zaznaczyć, że ja nie znam dokładnie tych praw, więc błagam, sprawdźcie to sobie. Ale to mm -hmm. warto wiedzieć, jakby do czego masz prawo, jak jesteś w szpitalu, bo ja byłam, no, jak sama powiedziałaś, tuż przed. No, ja Miałam 39 lat, już nie będziemy, że tam przed 40. 39 lat to jest y, okres dla kobiety bardzo y, zagrożony. W sensie takim, że no, trzeba, y, trzeba też nie pamiętam, czy tam zakrzepowe, przeciwzakrzepowe. Mm -hmm. I e, ja nic o tym, nie, ja jakby nie wiedziałam o tym i myślałam, że ja się tak czuję też źle, dlatego że jestem słaba i nie dźwigam tego e, właśnie, że urodziłam dziecko. Że widziałam tam te dziewczyny wstawały tu, tu, a ja się czułam po prostu, słuchajcie, naprawdę, w ogóle miałam kolor dziwny, miałam taki, po prostu byłam sina prawie, nie? Ale ta cała endorfiny, ta, ta, ta oksytocyna, to wszystko jakby powodowało, że jakoś tam się trzymałam. Mhm. No ale mówiłam. Lekarzom, że ja się tak nie za dobrze czuję. Tak, to jest to normalne, coś tam, przejdzie, bla, bla. No i nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też jestem bardzo wdzięczna temu szpitalowi, że mi Gaje, y że tak powiem, na świat przy przy przyjęli. Natomiast nie powinni mnie wypuszczać wcześniej z tego szpitala, dlatego że ja y trafiłam do, mm, do domu i pierwszej dobie po prostu tak mi spuchły nogi, że. Miałam takie, kurczę, nie wiem, czy to jest okej. Okay. Ale do, od czego? Dlaczego? E, ja teraz do tego momentu, do tej chwili nie, pamię ja nie hmm. pamiętam, o co chodziło z tym, że mi aż tak spuchły nogi. Po prostu chyba coś było z tą krwią, w krążeniu, w organizmie coś z tą krwią. No ale dobra, no jestem po urodzeniu dziecka, to to tak wygląda, że tam różne rzeczy się z kobietami dzieją. No i faktycznie ja byłam taka, słuchajcie, słaba. No, wysłałam mojej, e, zapytała się moja koleżanka, na, w ogóle Instagram uratował mi życie. To jest... e, to dobry tytuł. E, moja koleżanka, taka właśnie poznana w ciąży. E, Zapytała mnie przez Instagram, jak tam się czuję, coś tam, i ja jej wysłałam zdjęcie tych nóg. I pamiętam, to była 22 albo 23, to było naprawdę późno. Zdjęcie tych nóg jej wysłałam i mówię: Haha, jestem szrekiem, coś tam, coś tam. Ona do mnie dzwoni i mówi: Maryśka, jedź do szpitala, jedź. Ja mówię: No co, ty tam tego leży, Oktawian mi tam masuje nogi, we, wezmę wyżej, luz. Ja się skontaktowałam ze swoją położną, wysłałam jej to zdjęcie, masz jechać do szpitala. Ja mówię, ale co, teraz jak? Z tym dzieckiem coś? Jedziesz do szpitala? Ta położna do mnie, słuchajcie, zadzwoniła, e, wysłali mnie do, 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 do szpitala, tam mi zrobili badania, ja miałam hemoglobinę trupa, generalnie, a jeszcze z, z dzieckiem na cycku przyszłam, no i w ogóle tam też mi powiedzieli, że transfuzja kolejna krwi, coś, ja, no nie transfuzja, jak to się nazywa, tak, przetaczanie, przetaczanie ale ja... Błagałam, żeby mi tego nie robili jeszcze raz, że może jakieś kroplówki, więc tam ten, ten, ten lekarz yy, yy, pod, podpielił mnie po prostu pod kroplówki. Yy, no i się okazało, że nie wiem, już teraz nie pamiętam dokładnie o co chodziło, czy tam się po prostu potrzebowałam więcej regeneracji, do tego, żeby po tym przetaczaniu yy, organizm. Nie gdyby zaczął funkcjonować lepiej, czy co. Natomiast no, mogło być źle. Gdybym nie trafiła do tego szpitala, to mogło być źle. I tam trzy tygodnie jeszcze dochodziłam do siebie kolejne w tym drugim szpitalu. Ale to byłaś trzy dni, nie widziałaś się z córką? Nie, byłam cały czas z Gają. W ogóle za, pojechaliśmy mhm. wszyscy we trójkę, tam ja z Gają byłam. Ten, ten lekarz jeszcze do mnie mówi tak, fajnie, Ja zapamiętałam co to sobie, on mówi, tylko kobieta, naprawdę. I to było takie, ja mhm. mówiłam ale co tylko kobieta? Bo ja tak się wkurzyłam, że no, co tylko kobieta? On mówi, no że tylko kobieta z takim, z taką hemoglobi z poziomem hemoglobiny, jeszcze na cycku po prostu przyjdzie do szpitala z dzieckiem. Mhm. Mówi, serio? No, i faktycznie, ja miałam, słuchajcie, naprawdę kolor swój. Jak, jak patrzę na zdjęcia, to no. Ale wiesz, co zastanawiam się teraz? Bo przeszłaś coś takiego, takie graniczne trochę doświadczenie, no bo powiedziałaś, że już byłeś blisko mhm. tego przejścia tak, na drugą tak. stronę. Tak. E, no i wymęczenie organizmu, mhm. m, też olbrzymi stres. Twoja głowa odczuła to za jakiś czas. Wróciło to do Ciebie ze zdwojoną siłą. Tak, Pytam tak, słuchajcie, no ja w ogóle jakby miałam sporo takich na początku też ciąży mhm. niefajnych przygód z, z, z lekarzami. Mm, ale to kwestia podejścia po prostu mhm. ludzkiego tam. Nie chcę mi się już tego opowiadać, ale faktycznie te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły, takie, które można podpiąć pod te traumatyczne mhm. jednak, mhm. no to one później wracają, jakby. Potem dopiero, bo masz tyle rzeczy do ogarnięcia, tak, tak. jeśli chodzi mhm. o dziecko, o siebie, że... Eee, czekajcie, bo nie mogę przestać myśleć o tym, że weszłyśmy w jakiś taki strasznie mm, <noise> nie, już ciężki niego, klimat. Już ale, ale nie, to też jest istotne, prawda? Żeby mm. wiedzieć, głównie, głównie też to opowiadam, dlatego, żeby dziewczyny też wiedziały, że mają prawo powiedzieć, nie czuję się na siłach wyjść ze szpitala, mm. mam do tego prawo, nie, nie, nie dam się wypisać. O to mi chodziło głównie. To jest bardzo ważne. Tak. Warto um, to I um, a po, tak, to przychodzi... Jakby ja później przeżyłam różne rzeczy, jakby też mhm. rozmawiałyśmy jeszcze przed, bo to w ogóle powinno być nagrywane cały czas, dziewczyny, jak się widzimy, bo te rozmowy przed nagraniem są naprawdę też złotem. Um, tak jak mówiłyśmy, ja przeszłam bardzo ciężkie załamanie, jakby już Gaja była, nie wiem, to już tam koło trzech lat miała, to nawet całkiem niedawno, ale to wszystko przychodzi z, jakby z czasem, taka, z pewnym opóźnieniem, z pewnym opóźnieniem mhm. taka realizacja, fakt! Co to było? Mm -hmm. Co się stało? Poczekaj, hej, wróćmy do tego. Ja nie będę za Oktawiana mówiła, bo on swoje przeżył, jak tam czekał na mnie z gają, sami nikt mu nie powiedział na przykład, co się dzieje, i on przez 40 minut nie wiedział, co się dzieje. nie? Na wyszło łóżko, żeby mnie przywieźć i przyjechało puste łóżko. I on 40 minut z małą, nie wiedząc w ogóle, co się dzieje, nie? Wy wyobrażacie sobie, jakby, mm -hmm. jaka sytuacja. Mm -hmm. I też to przerobiliśmy dopiero. Ja nie wiem, czy my mamy w ogóle to przerobione na 100%, ale. No, tam się wypłakaliśmy dopiero jakieś, nie wiem, półtora roku później. No właśnie, dlatego, dlatego o to pytałam, bo z własnego doświadczenia wiem, że te traumy, które przechodzi nasz organizm, mhm. jakby na głowie odbijają się dopiero za czas jakiś w formie, tak. czy to załamania psychicznego, tak. czy depresji, czy jakichś innych zaburzeń. Mhm. Więc nie da się, chodzi mi o to, że tego się nie da z siebie wyrzucić, mhm. dopóki cały nasz organizm tego nie przepracuje. Tak jest przynajmniej moje doświadczenie. Tak i też takie jest moje doświadczenie i ja myślę, że nie bez powodu to się wszystko nazywa proces, mm -hmm. bo jakby nie da się tego po prostu przyspieszyć są ludzie, którzy może są w stanie to przyjąć jakoś na tak zwaną klatę i jakoś, ale też nie, nie wiem, no każdy mi się wydaje, że tutaj akurat nie da się generalizować. Tu każdy ma po swojemu, ale dobrze wiedzieć, że na przykład nie wiem urodziłyśmy dziecko i mijają dwa lata a ty po prostu masz nagle nie wiesz, co się z tobą dzieje, to jest możliwe, że to nie chodzi o ten konkretny okres. Tak, teraz tylko, mhm. że to jest Spowodowane różnymi rzeczami, które się wydarzają, przemieszanymi zmęczeniem, wyjałowieniem organizmu, różnymi wy doświadczeniami i plus tą niesamowitą falą. W moim przypadku tak było, że to mnie przygniotło tej odpowiedzialności, jeszcze wracając do, do tego pytania. Um, czy, czy, czy ja byłam jakby zaskoczona różnymi rzeczami, no to ja wszystkim byłam zaskoczona. Jeśli ja czułam oszukana, ja w ogóle byłam trochę zła na te moje przyjaciółki, matki, że one mi nie powiedziały o co chodzi, a one mi mówiły. Tylko ja nie słyszałam tego. Ja słyszałam to przez filtr swojego wyobrażenia macierzyństwa i tego, że, że to jest trochę tak, jakby już pojadę grubo, ktoś na raka ci tłumaczył, jak to jest, nie? A ty nie, nigdy tego nie przeżyłaś. Trochę ciężka metafora, ale wiecie, chodzi mi o to, że jakby mhm, trzeba. To przeżyć, żeby wiedzieć o, o, o co chodzi i żeby w ogóle wiedzieć, że się nic nie wie. Ale to rozmawiałaś na przykład o tym doświadczeniu macierzyństwa, bo, bo wydaje mi się też, że jak jesteśmy w ciąży, no to ciągnie nas też gdzieś do tych naszych przodki, mam wrażenie, mm. i właśnie takich najbliższych nam osób, typu mm -hmm. do babki, do matki mm -hmm. i właśnie do sióstr, jeżeli ma się szczęście je mieć. Ja mm -hmm. nie mam siostry, mm -hmm. mam super brata, więc na przykład siostra i mama nie przygotowywały cię do tego? Nie rozmawiały z Tobą o tym? Wiecie co? Jest w ogóle mam takie wrażenie, że y, gatunek ludzki przygotowuje się do przyjścia na świat dziecka bardzo, bardzo y, jakby y, żarliwie i intensywnie do porodu. Mhm. I że to jest takie, czy w umysłach jest trochę tak, że w tej ciąży tam, y, what to expect, when you're expecting, prawda? Mhm. Czyli wszystko w trakcie ciąży, 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 a potem bajka się kończy i żyli długo i szczęśliwie koniec. Jakby że teraz trochę te czasy się zmieniają, mhm. ale za czasów kiedy moja mama nas rodziła, no to y, też trochę inaczej się o tym mówiło, m, myślało i w ogóle inaczej się też z dziećmi rozmawiało, biorało je pod uwagę mnie i tak y, dalej. Natomiast ja mam wrażenie, że mi się właśnie wydawało, że jak gdyby ten poród to jest najgorsza część, a potem to już jest super. Że jakby nawet jeżeli w Twojej świadomości jest coś takiego, no tak, że będziesz się musiała tam, nie wiem, nauczyć tego, zajmować, że to jest osobna osoba to dziecko, że ona ma swoje pomysły na życie w ogóle od samego początku, to ja nie wiem dlaczego, ale się jest jakimś takim lekkim debilem, w sensie takim głuptaskiem. No, że niby to wiesz, ale nic nie wiesz, bo dopiero jak to się wydarza, to jest takie. A, okej. Okay. I to, te, to okej okay też przychodzi dopiero z czasem. No bo ja, ja pamiętam, jak ja 40 minut gaja płakała, ja już wszystko robiłam, już w pewnym momencie siedziałam w kuchni na podłodze, jak taki po prostu, już nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. I Oktawian przed tym mówi, Boże, co się stało? Ja mówię, ona płacze. I tak wiedział, i ja mówię, boże, to jest koniec, jakby. Co teraz? Jak, jak, to, jak, jak to w ogóle przeprowadzić? I w tym momencie nawet nie wiesz, że, są, że będą za chwilę, że to minie, że będą za chwilę inne historie, ale przecież słyszałaś już. Słyszałam. Pamiętaj, każdy etap, mi... ja to wszystko słyszałam. No i co z tego, że ja to słyszałam? Po prostu przeżyć to jest zupełnie czymś innym. No bo teoria i praktyka w teorii są tym samym, tak? <laughs> w praktyce. No, tak. wiecie, to jest też takie, gdzieś słyszałam, tak bardzo fajnie dziewczyna jedna powiedziała, że dostała pytanie takie, co cię zaskoczyło w macierzyństwie? No ja się najbardziej zaskoczyłam w macierzyństwie. Ja dokładnie tak czuję, że jakby ja w ogóle nie wiedziałam, że ja jestem tą osobą, ale ten kontekst ze mnie zrobił tą osobę. Nie? I ja się, ja się do dzisiaj, no to, to moje dziecko ma 4 lata niespełna, więc to, to wcale nie jest tak długo, ale jednak bardzo długo. <tostw <shorter> <tostw者> 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 że ja do dzisiaj siebie gdzieś tam Próbuję znaleźć, zobaczyć jaka ja jestem, co ja lubię, jak ja chcę wyglądać. Um, mówię tak stricte o sobie, o sobie. Już pomijam fakt taki, że jeszcze jakoś tak jak zgają. Nie tylko jakim ja jestem rodzicem, tak względem siebie samej, tylko do niej. No to, 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 ja Tych podobnie. kontekstów jest strasznie dużo, plus jeszcze jest. O kurczę, jest partner jeszcze, jest, o oh, wow, związek, to jest jakby takie trochę jeszcze kolejne dziecko, to jeszcze tu zadbać o to, ale doba się skończyła już, jak to zrobić? No właśnie, bo o tą relację z partnerem też musimy zahaczyć, dlatego mm -hmm. że to jest coś, co moim zdaniem jest brakującą lekcją w trakcie szkoły rodzenia, po dziecku przyjdzie jakiś kryzys w związku. Mm -hmm. To jest nieuniknione. W sensie mm. on może być poważny bardzo, albo może być jakimś wyzwaniem do przepracowania, ale będziecie niewyspani, będziecie sfrustrowani, i prawdopodobnie w najlepszym wypadku nie będziecie chcieli tej frustracji przelewać na dziecko, ale na kogoś trzeba, więc najbliżej A jest ta druga na nie ma dłuższy czas, bo nie ma tak czasu. Nie, to też wam się przytrafiło, czy ominęliście tę. Nie, wygląda to jest super, super. <grystanie> Kilka razy dziennie po prostu. <grystanie> intymność, bzykanie, randki, od rana do wieczora. Słuchajcie, nic innego nie robimy, tylko sobie spijamy z dzióbków i masujemy sobie stopy. Oktawian robi mi śniadanie do łóżka, jest naprawdę super. Okej, okej. Także u nas, to sorry, zimno. nie mamy tak samo. <grystanie> słuchajcie, no to oczywiście, że u nas były kryzysy. Um, u nas było fajnie pod tym, znaczy pod tym względem. Jak to zacząć? Boże, bo wiecie, co to jest też takie niesamowite, że rozmawianie o, o macierzyństwie i o, o związku, kiedy się pojawia dziecko, to, to jest strasznie trudno o tym rozmawiać bez miliona dygresji, bo, mhm. bo to nie jest jednowymiarowe. E, mi bardzo Oktawian na początku pomógł. On naprawdę jest super tatą, ale też był super partnerem. Bardzo, bardzo mi pomagał. A wy jesteście w tym samym wieku, czy jakaś różnica tak e, jest? Jest starsza od ode mnie. 4 lata albo 5 no, nie, z to matematyką mam nowakier. Specjalnie jakoś dużo. Tak, normalnie. Tak, Normalna, ale normalne bo inne są nienormalne. Ale nie, no bardzo mi pomagał e, na, na początku, mhm. bo jest, jest w ogóle bardzo zaangażowanym tatą. I e, Jeśli chodzi o tą sferę taką rodzicielską, to jakby współdziałamy bardzo fajnie, super. Mhm. E, jakoś to nam się bardzo udaje. Natomiast e, Myśmy kompletnie zapomnieli, że jeszcze my jesteśmy. To znaczy um, u nas nigdy nie brakowało tej czułości i takich, um, wiecie, tego poczucia, że, że jak gdyby no, jesteśmy parą, ale jakby strasznie szybko przeszliśmy z tej pary, która była jednak tylko Octawianem i Marysią, do rodziny, która jest we trójkę. I to się chyba dzieje, na, znaczy, nie wiem, tak mi się wydaje, że to tak trochę naturalnie się dzieje, no bo masz strasznie dużo tych obowiązków i jakichś takich nowych wyzwań, które no, zajmują trochę czasu. I, yy, I ja słyszałam o tym słyszałam o tym, że trzeba zadbać o tą sferę, że, że, no, że te randki, że wychodzenie, żeby mieć ten night's out i tak dalej. Ale powiem wam tak, przez pierwsze dwa lata my byliśmy tak wykończeni, że jak mieliśmy chwilę dla siebie. <słyski> To po prostu każdy miał chwilę też dla siebie. Ja też tak było, tak. I telefon, książka, gotowanie. Tutaj ja nie wiem nawet co Oktawian robił mówiąc. W sensie mieliśmy. Tylko, że u nas to się tak jakoś zrobiło, że w pewnym momencie. Ja to dopiero zauważyłam w pewnym momencie. Jakoś mieliśmy na to chyba taką zgodę, wewnętrzną w ogóle przegadaną, Dopiero potem żeśmy zauważyli, że tak kurczę, może by fajnie było razem spędzić trochę czasu, ale tylko we dwójkę. I to był bardzo trudny do. Do wykonania i powiem Wam, robiliśmy różne rzeczy, w sensie wychodziliśmy gdzieś tam, ale tak naprawdę spędziliśmy wspólnie czas, ostatnio dopiero, wyjechaliśmy na tydzień do Szwecji, tam gdzie mieszkaliśmy przez ponad rok i bez gai, i dopiero to był pierwszy raz, czyli jak ona ma trzy lata. Mhm. Kiedy wróciliśmy w ogóle do tego, ty i ja, ja trochę się bałam. <gry> o, bo ja sobie tak myślę, a jak będzie tak, że my usiądziemy i będzie takie, że nie mamy o czym, wiecie, bo to jest naprawdę dużo czasu mija mm -hmm. Mm -hmm. i my się stajemy innymi ludźmi i my się znamy jako rodzice, ale jako para to tak trochę masz... No... No, jakby nie żyje. No no, no. Ale okazało się, że ta, nasze, jakby ta nasza para tam żyje cały czas. Mm -hmm. W sensie my jesteśmy, ja się tak dobrze czułam, słuchajcie, okazało się, że ta Marysia, spontaniczna, taka wesoła, taka w ogóle beztroska, ona tam jest. I to było dla mnie, tak wzrusza mnie to, bo. Mm. Teraz wiem, że ja muszę o nią jakby dbać nie tylko co trzy lata na wyjeździe do Szwecji na tydzień, tylko po prostu ona tam siedzi sobie. I ja teraz, jak Imga jest starsza, mogę, um, mogę starać się jakoś ją tam dopieszczać, ale się nie będę oszukiwała, że też jest tak, że jak wróciliśmy, to mi się od razu ten, chciałam powiedzieć, kij w dupie, ale to nie trochę tak nie jest, że to jest. Tylko taki. Wiecie, taka sztywność, ona się pojawia. Ona po mhm. prostu się pojawia. I nieważne, że ja mam, nie wiem, 5 godzin na przykład bez gaj, bo ona jest w, prze w przedszkolu. Bo ja cały czas mam z tyłu głowy, że mogą zadzwonić. Jezu, ja też? Wiesz? Ja to ja mam. nie widzę tego, mi to tak stresuje. A wiesz, co jest najgorsze? Że ja ostatnio się tak puściłam i tak, ale super, ona jest w tym przedszkolnictwem tego. <laughs> I i <zadamili>. właśnie, tak. I <laughs> tak. Że ona się, że ją popchnęła jakaś koleżanka okay. i ma wargę rozwaloną. Mhm. Mhm. Ja mam tak. Ten? Serio? <laughs> Ale potem się złapałam na tym i stwierdziłam tak, okej, okay, ja muszę mieć tylko inną reakcję na to. Spoko, to jest tylko życie, nic takiego się nie dzieje, wydarzyło się, ale to nie znaczy, że masz udowodnione dla siebie, że nie możesz się przestać przejmować, bo to trochę tak jest, wiecie. Tak, ja to naprawdę se... przepracowuję, oczywiście. Ja tak samo, no. że, że, że też. Że, że nie musisz się cały czas martwić. Tak, nie musisz. Bo tylko ale... wtedy nic się nie wydarzy, nie? Tak. I trochę <grym> jest tak, że to jest taki chichot losu, że akurat tak. przestajesz się martwić, że to się wydarza. Nie rozumiem, dlaczego akurat tak się dzieje, ale staram się robić to. Kosmos tak. z nas drwi. Trochę drwi, ale staram się. Dobra, no to chociaż reakcję będę miała mhm, inną, a nie, o Boże, dobra, tylko mówię, mogę być za 30 minut albo za godzinę. Tak i trochę fake it, till you make it, nie? Że tak, ja tak później... wtedy zwykle Martynę pytam o to, co robię, Martyna, luz! Tak. odpowiedział <noise> <miała>, bo... <noise> na rozterki Natalii jest zazwyczaj lek przeciwgorączkowy. <noise> I rów, co tak. było zaplanowane. Raz, mieliśmy taką sytuację, chyba rozmawiałyśmy w innym podcaście z moją i ja dostałam telefon, że, że moje dziecko spadło z kanapy. Mój mąż jeszcze okay. z zadzwonił, i ja tak patrzę, bo że zasadzie spadło z kanapy. I Maja jedź natychmiast na tomografię. I Marcelo, mmm. wyszło maja, Marta. Weź daj spokój z tą tomografią. Ile razy tam mi spadły dziewczynki. No, już, już, już nic nie ale wiecie, się co stało. mi się wydaje, że te wszystkie rzeczy, to takie właśnie. Mm, bo się, założę się, że jak ci pierwszy raz spadło z kanapy, to, to, to miałeś taką samą. Jakby. Hanna, jesteśmy w trudnym momencie, ja się okay. ostatnio tym dzieliłam w odcinku. Moje dziecko z te spadło z łóżka i, zł i złamało obojczyk. Więc okay. tak, ta, 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 ten okay. chill ma swoje e, tak. granice i ten chichot losu u mnie również się wydarza, więc mm -hmm. ja bym powodę podpisać pod tym, co mówicie. Mm -hmm. No właśnie, bo to takie jest łatwo mówić z tej perspektywy, że już jak, jak już wiesz, że to wszystko się. Nie, jakby... ty, Mania, mm. bo Martyna ma dwójkę. Ja wiem, Ona już ja tam wiem, była, ja wiesz, wiem. gdzie my jesteśmy ja z dalej stopniu. Nie wiem, i to jest, słuchajcie, zobaczcie, znowu to jest powrót do tego, że... No wszystko ma ten swój czas i on musi wybrzmieć po prostu, dopiero mm -hmm. potem się... Ja mam, słuchajcie, w telefonie taki folder, przysięgam, a taki gaj. Bo ja, może mnie zlinczują za to, ale ja naprawdę miałam kiedyś tak, że jak ona miała ten swój bunt taki, że ona mm. po prostu darła się, to ja w pewnym momencie zaczęłam to nagrywać, bo ona miała takie, że ona mnie zaczynała na nawalać no na tak, przykład, też albo... Ja nie wiedziałam w ogóle i po prostu żeby pokazać to psychologowi, bo ja już myślałam, że i mam taki i teraz jak ten to mówię, Boże. Bo to wszystko było, byłam trochę ja taka w odbiciu. Wiecie, już się dowiedziałam o tym, że jak ja zaczynam panikować, nakręcać, starać się to ratować, a nie być przy niej, co tak brzmi, tak na początku być przy tym dziecku, zejść do jego poziomu i się porozmawiać. No jakby nie porozmawiać, to to jest bo ty mówisz, dobrze, ja będę przy tobie, kucasz, wiesz, jestem. I a to dziecko się drze i ty Albo sobie sąd. ale wiecie co mi... Tak, ale wiecie co ja mi. Ja już pomogło. zrobiłam to wszystko, co jest w bliskości, a z tego ciągle nie szanujesz. w ja przez... bliskości. Halo, dziecko, nie znasz tej definicji. Tak, tak, że ono tam eee, Zejdę do twojego poziomu. Jaką emocję teraz czujesz? Smutno czy bo nie dostałaś loda? Tak! To tylko emocje. To tylko emocje. Czujesz złość. To się nazywa złość, kochanie. No tak, to jest trudne. Ja się nauczyłam potem o, już, jak Boże. się dowiedziałam, że chodzi o, trochę o to, że ona, że to się przeciąga, ponieważ odbija się moja nerwowość, to najpierw poczułam ja złość, że tak, kurde, co to za niesprawiedliwość jest, a potem to tak mi kliknęło w komórkach, że wiecie, ona miała kolejną taką sytuację, ja po prostu tak sobie usiadłam i czekałam, aż ona będzie, nie mówiłam nic, czekałam, aż ona będzie gotowa, żeby się przytulić i w ogóle, no bo wiedziałam, że ja nic nie zrobię. I już ta jakby wiedza na ten temat, że ja nic nie zrobię, że ja nie mam w ogóle nad tym Panowanie, że ja muszę tylko przypilnować, przy żeby ona sobie nic nie zrobiła. Spowodowało, że to w ogóle strasznie się skróciło, a potem po prostu minęło. jakoś mi to tak. Na razie minęło, bo tak, nie tak. wiem, co będzie dalej. Czy znaczy, ja też nie, ja, ja nie mam tutaj pomagania. recepty, mimo mm -hmm. że mam dwójkę dzieci, ale miałam ostatnio taką sytuację, która e, nie wiem, jaka jest jej, jaki jest jej morał, może wy mi pomożecie go znaleźć, ale wychodziliśmy na lody z dwiema naszymi córeczkami i młodsza zrobiła absolutną histerię, zrzuciła jakąś ramkę ze zdjęciem. E, no i stanęliśmy w takim szachu, że ja powiedziałam, że po prostu musi przeprosić za to, co zrobiła, podnieść tę ramkę ostatecznie albo nie pójdziesz na lody. No i nie, nie jestem dumna nic z tego no ale na, ty, na tym stanęliśmy. Już była próba sił, więc znam, że nie możemy odpuścić i porozumienie z mężem. W końcu mówimy, że no to Okej, okay, to my się ubieramy, ja ze starszą córką i wychodzimy. Jak chcesz z nami iść, podnieś ramkę i możesz iść. Nie. Poszłyśmy we dwie. Oczywiście ja, jak zbity pies przez całe te lody, myślałam mm -hmm. tylko o tym, że, no, że... słabo, że ją zostawiłam. I, słuchajcie, wracamy do domu, kąpiel, biżamka, leżymy w łóżku wieczorem i ona mówi mi tam, młodsza Marianka, wy byłyście na lodach, a ja nie byłam. Ja mówię, no tak, bo zrzuciłam ramkę. No tak, chciałabym pójść na lody. Hmm. Ale cię nie przeproszę. <śmiech> <śmiech> I handluj z tym, <laughs> macie sobie. i co? I co powiedziałeś? Nie wiem, poszłam spać. No. <laughs> Ale to jest... Y nie, nie wiedziałam, jak na to zareagować. Mm -hmm. nie, nie zakładałam mu dalszego scenariusza po mojej konsekwencji, ale nie wymyślałabym tego. Nie wiem, co bym zrobiła. Trzeba się śmiać <laughs> chyba. Ja chyba też bym się zaczęła śmiać i chyba bym jej powiedziała, że rozumiem, że jeszcze nie jest gotowa na to o, i no nadzieje, to ja mam nadzieję, że to, jest dobra, to jest nadejdzie. Dobra, a chyba. moja przyjaciółka mnie nauczyła jeszcze coś takiego. Spaci, taki... to, jest... to działa. To a, działa. moja przyjaciółka mnie nauczyła um, takiej, w, takiego tekstu, który super działa. E, dobrze, kochanie. Rozwiąż to w swoim serduszku. Hmm, też o, tego czasem używam, też ja czasem Ale, ale, ale to. słuchajcie, to naprawdę jest niesamowite, słuchajcie. bo to trochę działa, bo na przykład Gaja potrafi powiedzieć tak. Mamo, serduszko już, przepraszam. No. Albo nie zrobię tego więcej, albo coś. I ja jakby po prostu to. Nie wiem dlaczego, ale to. to działa. Ja się też staram tego argumentu używać właśnie przy przepraszaniu, żeby to nie było mm -hmm. takie przepraszam na zasadzie, że ja, prze... przepra Ta, tak. ja przepraszam mojej mamy, tak przychodziłam przepraszam. Dużo mnie to kosztowało, no mm -hmm. ale chodziło o po prostu wyduszenie z siebie tego słowa, więc staram się tym moim dzieciom tłumaczyć, że to nie chodzi o to właśnie, żeby powiedzieć to słowo, tylko mm -hmm. żeby zrozumieć, co poszło nie tak, no ale jak widzicie, droga jest wyboista i nie A zawsze się udaje dojść do tym z tym Rozwiąż to w swoim serduszku, dobrze, bo to na przykład, no, no nie wiem, jak ostatnio była taka sytuacja, bo że to dziecko że Gaja się przestraszał jak takiego konika na nią skoczył. No i, yy, i skoczył później na, na tę, na ziemię. Ona go tak przedeptała. Ona ja mówi: Kotku, co ty robisz? To jest konik. Polny. Ja się go przestraszyłam. Yy, już nie pamiętam, co ona Zniszczyć. powiedziała. Tak, że, że coś, yy, ten. A ja mówię, słuchaj, no, ale ty jesteś od niego większa, coś. Nie, nie. Ja mówię, kochanie, no zrozum, zobaczę, teraz kuleje. Yy, a fajnie byłoby, jakby skakał. No nie można tak robić, to jest żywe zwierzątko, ona tak, yy. ja mówię, kotku, no rozumiesz to w swoim serduszku. Poszłam sobie i tak sobie myślę, Boże, morderca będzie. Z nim tego dziecka, A ona tak przyszła i tak, już więcej tak nie zrobię, mam. O, no więc jakby... Rozwiązała to w swoim serduszku. Tak, nie wiem, no to jest takie, że nie, nie wiem, dlaczego to działa, ale mi się wydaje, że to po prostu jest też dlatego, że, że tak jak mi się wydaje, że, że um, ciężko jest puścić kontrolę i ciężko jest nie mieć tego, w ogóle to jest takie fajne, że dla dobra dziecka, nie? Ja mhm. słyszałam kiedyś coś takiego, że dobro dziecka nie istnieje, to jest ekstra, słuchajcie, bo dobro dziecka nie istnieje. Istnieje tylko tak naprawdę, bo i tak myślimy o swoim y, dobru, do, dobrze. Mhm. Um, I ciężko jest to puścić i zde dać zdecydować temu maluchowi. A mi się wydaje, że to jest super droga. Jakby, którą trzeba tam prawdopodobnie jakoś równoważyć, ale że jednak, e, żeby nie obciążyć e, dziecka, znowu próbuję być poprawna politycznie. Chodzi o to, że oddać na chwilę chociaż mm -hmm. to, żeby ona sama zbudowała siebie w środku, te, te, połączyła sobie jednak te komórki, mm -hmm. bo wydaje mi się, że to wtedy właśnie działa na zawsze. A wy tak byłyście wychowywane z hanią? Nie. <śled> A jak byście wychowywane? No wiesz, no to były lata osiemdziesiąte, inne. Twoja mama już ogłosiła, że skończył się w Polsce komunizm. Tak, moja mama ogłasza, że coś się kończy, albo coś się zaczyna, prawda? Więc e, kocham swoją mamę bardzo, jest niesamowitą osobą, natomiast miałyśmy swoje trudności, e, matczyno-córkowe chyba, których się nie da uniknąć bez względu na to, czy to jesteś świadomym rodzicem bliskości i w ogóle ten, czy, czy nie. Ale to były też inne czasy i... Jeśli my się, mówimy o tym, czy się czegoś nauczyłam od matki, od y, tam sióstr, przyjaciółek, o, um, um, um. Y, jeśli chodzi o macierzyństwo, jak mi mówiły, to trochę się nauczyłam na, na tym, jak na, na macierzyństwie mojej mamy. Mhm. W sensie ja wiem, co mnie boli, z czego się terapeutyzuję. Y, nie obwiniając rodziców oczywiście absolutnie, tylko po prostu wiem, mm, jakbym chciała się czuć jako dziecko i staram się to jakby na przykład u nas w domu zdaje, zdanie Gai jest bardzo ważne nie mm -hmm. że jakby nie ma czegoś takiego że ja wiem lepiej bo ja kurde nie wiem bo ja po prostu nie wiem lepiej i ja nie będę udawała że ja wiem lepiej w niektórych przypadkach oczywiście <grym> znowu ale bardzo bierzemy pod uwagę to co jej się podoba co ona chce i a ja nie czuję, że, że to było brane pod uwagę, jak myśmy były małe. Jakby myśmy my musiały, pomimo tego, że nasi rodzice są artystami, w ogóle miałyśmy takie dosyć dzieciństwo, w którym się dowiaduje, że, że ono jest takie niezwykłe, bo dla mnie ono było moim dzieciństwem, więc jakby to jest normalne. To nie wszyscy mają takie dzieciństwo. <laughs> um, ale, um, ale jednak, no wiecie, no, no, no było tak też, że um, ja byłam bardzo takim dzieckiem, geja jest bardzo do mnie podobna, bardzo wolnościowym takim ten i było to ukrócane, dlatego, że to jest niewygodne. Dziecko, które ma swoje zdanie, wie czego chce, albo chce spróbować różnych rzeczy, jest odważne, jest niewygodne dla rodzica. No bo musisz się mierzyć z różnymi rzeczami, którymi się tobie w tym momencie nie chce mierzyć. I oczywiście mi się czasami też nie chce mierzyć i tam nie wiem, zabronię, zabiorę siłą, gdzieś tam wsadzę do fotelika i, i tak dalej. Ale staram się, żeby tych rzeczy było jak najmniej i staram się... Yy, z nią nie spieszyć. A wiesz, że mm. myślałam, że tak się spodziewałam, znając dokonania twojej mamy mm. i artystyczne, ale też takie i społeczne, i, i, i to w jakich sprawach zabiera głos. Myślałam, że powiesz zupełnie co innego, że właśnie te emocje były bardzo mile widziane, że byłoście do nich nawet mm. jakoś motywowane. Myślałam, że, że dokładnie inną wizję przedstawisz mi, niż mm. do oczekiwania wersji rzeczywistości. Ale trochę. bo wiecie co? Um, ja myślę, że to jest naprawdę zupełnie inny mm. rodzaj i poziom świadomości tego. Jakimi my jesteśmy teraz rodzicami i jakimi rodzicami byli rodzice moi i ich rodzice. Jest taka książka Alice Miller, Czarna Pedagogika, nie wiem, czy Wy ją kojarzycie, i tam jest, tam jest, to jest ona jest poświęcona temu, dlaczego w ogóle powstali tacy ludzie jak Hitler, czy jak gdyby po prostu źli ludzie. No i na przykład są cytowane podręczniki dla rodziców. I tam jest tak, jeśli dziecko kwili, tyrkaj je patykiem, dopóki nie przystanie. Tam podawaj spirytus, czy tam coś tam, żeby nie kwiliło, właśnie, żeby nie jakby Takie metody uciszania dziecka, jakby zmniejszania tego, tego co się dzieje, żeby było wygodniej mm. w otoczeniu, typu: Dzieci ryby głosu nie mają. Tam te wszystkie historie, które później się jakby ewoluują, ale one jednak. I, i, I dorośli myślą, że to tak trzeba, tak, w, te, w tamtych czasach, że to tak trzeba. To nie dziwne, że potem wyrasta człowiek, który ma taki, nie ma kontaktu z tymi emocjami i różne rzeczy się z nim dzieją. Potem nasi dziadkowie, potem nasi rodzice, jak gdyby to wszystko jest coraz lepiej, lepiej, lepiej. A lepiej albo inaczej, może tak? I ja nie uważam, że sposoby wychowywania naszych rodziców były 100% złe czy jakieś tam. Ja tego nie wiem. Mhm. Bo ja też uważam się za fajną osobę. My też za tak uważamy. My I to same w fajne sensie, osoby zapraszamy. I oczywiście, że czyli moja mama wychowała fajnego jednak człowieka. fajnego człowieka, który ma jakieś swoje rzeczy do załatwienia związane z rodzicami, ale myślę, że my też coś spierdolimy. W sensie każdy nie ma nie ma chyba czegoś takiego jak rodzic, który nie popełni jakiegoś błędu. Ja chcę tylko na koniec Wam powiedzieć jedną historię, która moim zdaniem jest totalnie lecząca, właśnie pod kątem tego, jak nie popełnić tego błędu rodzicielskiego i że w ogóle jak się zachowywać do dzieci, jak mówić do nich i ten. Mam siostrę, jak już tutaj wspomniałam. Między nami jest takie dwa lata różnicy. I był taki moment, w którym nie wiem, ile miałyśmy dokładnie lat, ale powiedzmy, że nie wiem, hmm, Hania miała sześć, a ja miałam osiem, coś w tym, coś w tym stylu. Moja mama, pojechałyśmy na Mazury tak, taksówką, e, bo to była taka sz szalona, ta? I że w ogóle, dobra, chodźcie dziewczynki, jedziemy na wakacje. No, bo się, coś tam się odwołało nagle, to moja mama miała takie szalone pomysły i to w ogóle było taka dla mnie... Spontaniczne. Tak, było spontanicznie. Jedziemy na Mazury, w ogóle pakujemy się, ten, przyjechałyśmy na te Mazury, Także słońce zaraz będzie zachodziło. No ale już tak było, wiecie, tak, um, tak, tak ten magic hour cały. No i w, wysiadłyśmy z tej taksówki, i, te, i jest taka sytuacja, że tam są domki, a tu jest jezioro. I mama mówi tak: Ej, chodźcie na pomost i wskoczymy do wody. Nie? <noise> wykąpiemy się zanim tam ten, bo było bardzo ciepło, zanim pójdziemy do domków. I teraz historia jest taka, że pięć czy sześć lat temu ja rozmawiam z Hanią o tej, o tej sytuacji. Po prostu coś rozmawiamy a propos. I moja pamięć tego. Ale fajnie, Boże, super, mama jest ekstra, mogę się w ogóle też skoczyć do wody, zajebiście. Pamiętam, naprawdę ja to pamiętam, jak pozytywnie, jeszcze masz pozytywnie totalnie słuchajcie hmm. i pamiętam, że Boże co za życie, jak fajnie. Um, I pamiętam tą, ja nawet ją widzę teraz. Stoję na tym pomoście z Hanią, patrzę na Hanię i tak teraz sobie przypominam, że Hania jakoś taka była cicha. No i Hania mówi tak: "Co ty? Przecież mama nam kazała wskakiwać do wody po ciemku." Okej. Okay. A ja mówię, jak to? I ona mi opowiada tą historię. I z jej perspektywy to było tak, że Boże, ale ja mam teraz skakiwać do wody i zaraz będzie ciemno, i w ogóle. Hu, no może nie, że trauma, trauma mm -hmm. tylko zbała się, później wody, coś tam jakieś. Mm -hmm. te... I teraz chciałam powiedzieć, opowiadam to dlatego, że ta sama jedna, ta sama mama. Jedna i ta sama mama. Ten sam moment, to mm -hmm. samo zdanie wypowiedziane mm -hmm. z taką samą energią, z tą samą intencją do dwóch istot, które stoją w tym samym miejscu. I każda z nas odebrała to inaczej. I teraz sobie pomyślcie o tym, że nie zgadniesz, który moment będzie dla twojego dziecka super duper fajny, a który będzie do dupy, bo to i tak będzie twoja perspektywa tego, nie? W sensie, mówię, o, bo, bo to jest taka neutralna historia, której mm. jakby ciężko zgadnąć. I mnie to, pamiętam, że jak Hania mi to powiedziała, to mówię tak, wow, ale super. Mówi, no co super! No bo ona ja tego nie pamięta najfajniej. Ja jestem tak super, bo to jest nieistotne, tak naprawdę, że ja nie zrobię nic złego, tak, bo ja wiadomo, że mm -hmm. intencjonalnie żaden rodzic nic złego nie zrobi swojemu dziecku, ale um, przynajmniej zdrowy psychicznie, ale. Nie masz że, kontroli nad tym, co staje tak, że ja nie, mu, nie muszę się biczować. Że jeżeli ja uznam, ja, że ja coś źle powiedziałam, krzyknęłam, to idę ją przeproszę. Mhm. Jestem w tej prawdzie naszej. Sorry, nie powinnam tak robić. Mama była zdenerwowana. To nie, nie, nie na twoje, nie powinnam cię tym robić. Bla, bla, bla. Albo po prostu regulować to w tym momencie, a nie myśleć sobie czekaj, to ja teraz, bo Jaspera Jul'a poczytałam, to ja teraz powiem to w taki sposób, bo to jest wtedy um, non-verbal communication, żeby coś tam, coś tam. Ja to sobie przemyślę, a ona i tak to zapamięta po swojemu. A rozmawiałyście ze sobą we trzy szczerze kiedykolwiek? Tak. My w ogóle mamy przy bardzo fajne, mm, fajną relację teraz. W sensie ja z moją siostrą, to w ogóle myśmy przekopały jakieś tony różnych no emocjonalnych. Bo wy jesteście chyba zupełnie różne. Co? Tak, e, jesteśmy mhm. zupełnie różne. Mieliśmy bardzo też trudny moment ze sobą i prze, przepracowałyśmy go. Ale to, wiecie, co mi się wydaje, że każda, dlatego że każda z nas jest na terapii mhm. um, i każda z nas, um, no, pracuje nad sobą po prostu. I myślę, że um, chyba mojej mamie jest najtrudniej w tym. To znaczy? No bo wiecie, no ona jest jakby nie było najstarsza. Um, ma swoje przekonania, które są bardzo, bardzo już długie. Każda z nas chce się uważać za super matkę, która, która robi najlepiej, jak potrafi. No i myślę, że są momenty w życiu, których jak usłyszysz od swojego dziecka, że. Um, no, że może mogło być inaczej, albo że coś jest dla ciebie trudne, albo pamiętasz takie wspomnienie i że no, musi to być trudne, no i też miałyśmy takie przejścia, no, to po prostu. Ja myślę, że ta droga jest fajna w momencie, w którym jesteśmy otwarte na to, że będzie trudno. Im z... bliżej, tym łatwiej o trudność. Nie? A zauważyłyście dziewczyny coś takiego, że czasem jak mówimy rodzicom o naszych wspomnieniach z naszej perspektywy, to oni to wypierają? No tak. No, no to się nie wydarzyło, co to opowiadasz, tak w ogóle tak. nie było. Albo w ogóle jest bardzo często tak, że to, no ale co ty, to, to cię zdenerwowało, tak. nie przez, jakby to halo, a u ciebie to jest takie żywe, żywe wspomnienie, mhm. na przykład emocjonalne, więc i trudno jest tej stronie wytłumaczyć, dlatego, że ona musiałaby się skonfrontować z tym, że ktoś czuje na, na jej temat mhm. ym, negatywne emocje jakieś, tak? Albo ocenia ją w jakiś sposób, a przecież ona, umówmy się, nie chciała nigdy źle. Czy ten tata, czy whatever. No. Także teraz Oktawian uczy go jeździć na rowerze, i on jest taki przerażony, bo on mówi, że to jest tak ważny moment dla kobiety, bo to jest zaufanie do mężczyzny, który ją tam trzyma na tym rowerze, czy ją puści, ona musi wiedzieć, że coś tam. No naprawdę tak jest. No i tak, to jest pierwszy krok. To wolności jest pierwszy krok w wolności, taki rower bez kółek. Ale, Ale dla też, mnie to tak było. No mhm. tak, dla mnie to też jest bardzo ważny moment w życiu, kiedy mnie tata uczył jeździć na rowerze i takiego właśnie zaufania. I to jest obciążenie takie wtedy, że jak to wyjdzie. I to trzeba zrobić z taką otwartością na przeżycie tego dziecka w tym momencie, a nie na to, że tak mi się wydaje przynajmniej, że tak rozmawialiśmy z Oktawianem, że no on wie, jak się jeździ na tym rowerze no przecież pedałuj, no przecież zrób to. No nie można tak, bo ona nie wie tego wszystkiego. To są takie wiecie, pierwsze momenty, w którym się też budują bardzo ważne fundamenty z różnych stron, tak? Zaufanie w ogóle do życia, do faceta, równowagi, łapanie, siebie. do siebie, do swojej sprawczości. Jakby wiecie, a tylko to jest niby jazda na rowerze. To wszystko nas mówi. Tak, a my, wszystkie, wie... tak, a my, a my wszys wszystkie wiemy, jak te małe takie rzeczy są znaczące później na na nasze życie. Ja pamiętam, jak ja się nauczyłam jeździć na rowerze, a nauczyłam się późno, ja jeździłam w, w kółkach i poszedł ze mną tata do parku i miał mnie zacząć uczyć i jakoś tak się bałam wystartować i przyszły dzieci, z którymi się bawiłam pod blokiem i było mi wstyd, więc powiedziałam, tato przestań i pojechałam. Wow, i no. okay. I to była moja nauka na dwóch presja, presja <laughs> społeczna. Ale jak mówiłaś o tym, jak pamiętamy to z różnych perspektyw, to w sumie muszę zapytać mojego taty, jak on to pamięta? Bo ile mm. za tym razem, który ja pamiętam jako pierwszy, totalnie wycięty z kontekstu, było takich? Mm -hmm. razów, czy razy, kiedy stał ze mną w tym parku i ja nie chciałam jechać, ile za tym musiało być frustracji i takich mm -hmm. nerwów, których ja w ogóle nie pamiętam, albo ich nie było, ale kompletnie mam to wycięte. Ale w, w ogóle super jest rozmawianie z rodzicami o tej perspektywie. Jeśli oni chcą gadać. Bo ty fajnie to powiedziałaś. Zapytam, jak on to pamięta. Mm -hmm. Mm -hmm. Bo to właśnie o to chodzi, że nie było jakiejś jednej wersji, tylko każdy to pamięta w jakiś mm -hmm. sposób. A więc gdzie, tak naprawdę czasami ja mam tak, że gdzie jest ta prawda tak naprawdę. Jak gdyby, wiecie, że to jest to trudne, masz rację, że chcą gadać, nie no. wszyscy rodzice chcą gadać i to jest... Ale ja jeszcze chcę coś powiedzieć, wiem, że już musimy kończyć, ale chcę nawiązać, zrobić taką klamrę do tego pierwszego pytania, które te y, zadałaś Marysi, no bo Marysia, poza tym, że ty jesteś fajna, super się ubierasz, nie? <laughs> no jesteś jest. z mamą i jesteś towarzyska. jest sobie kaszelne na to. Wiesz, tutaj jeszcze tam ci pokadzę <laughs> potem, mm. no bo też nie bez przyczyny jakby do siebie zagadałyśmy w tym, w tym parku, to jest to, co powiedziała Martina na samym początku: jaki ty masz ten rodowód, jakich ty masz tych przodków? No, mm -hmm. stara, twój dziadek tam do Nobla był dominowany parę razy, z tego co Pra, czytałam. No, pradziadek. Pra, pra. Styl, styl. E, I Martyna wspomniała o tej presji. Ja ostatnio czytałam taki artykuł, że dzieci wychowywane w presji mm -hmm. bardzo źle sobie potem radzą ze stresem, z mm -hmm. życiem. Mm -hmm. I chciałam zapytać, czy ty odczuwałaś, no bo ty miałaś Bagaż ty i Hania, miałaś poważny. Bagaż poważny. Ty, i Hania, wybrałyście jednak drogę aktorską. no Wasza matka jest uważana za aktorkę wybitną. Wyczułyście tę presję. Ja nawet nie mówię, że wam ją narzucali mm -hmm. rodzice czy dziadkowie, tylko czy wyczułyście ten bagaż presji, to obciążenie? No bo Kaman, nie, nie był to taki zwykły do mnie. Ja bardzo myślę, lubię to pytanie, bo ja w ogóle jestem. Musiała, szkoda, że nie ma tu Hani, bo ona ma zupełnie inną perspektywę tego też. Ale ja w ogóle jestem jakimś takim tworem, który żyje sobie w swojej bańce. Na swoim w ogóle jakiś taki. Nie wiem, czy to jest mechanizm obronny, czy co. Natomiast dla mnie, pamiętam jak ktoś mnie pierwszy raz zapytał, jak to jest mieć ma, mamy mm -hmm. tak... A jak to jest mieć mamę lekarza na przykład? <noise> Wiecie, że to jest mama. Okej, okay, okej. Okay. Mhm. Pradziadek, pisarz, no tak. Dziadek, aktor, senator. Tata, aktor. Jakby ja w ogóle tego nie postrzegałam w ten sposób do pewnego momentu oczywiście życia, okay. ale z tych wcześniejszych takich lat, to ja nie miałam takich sytuacji, jak na przykład moja mama miała takie sytuacje właśnie y, różnego rodzaju a propos swojego dziadka i presję. Ja nie pamiętam w ogóle takich sytuacji. Ja pamiętam tylko, że panie od matematyki kochały się w moim tacie i ja w ogóle nie mówię matematyki, bo one tylko po prostu, kiedy przyjdzie twój tatoś piątka i tak dalej. <laughs> Więc ja po prostu <laughs> pamiętam raczej raczej takie sytuacje... Nie, nie odczuwałam tej presji. Mm -hmm. Ja dopiero zaczęłam coś takiego kumać, że ja pochodzę z jakiejś takiej rodziny, trochę bardziej niezwykłej niż zwykłej. W momencie, w którym nie wiem, zaczęłam tworzyć jakieś swoje rzeczy. I zaczęłam mieć pytania. Czy nie boisz się porównań tam a, do tego? Okay. Czy nie boisz się porównań do tam mamy, do dziadka, czy pradziadka, jak piszesz, że coś tam a ja mam tak. No, teraz się boję, bo mnie spytałeś właśnie. Ale w ogóle czegoś takiego okay. nie miałam z siebie. Z zewnątrz Zdaję że... sobie sprawę z tego, że rodziny różne, artystyczne, czy tam whatever, nawet lekarskie, czy prawnicze, że są takie sytuacje, że tam presja jest. U mnie mhm. było odwrotnie. Tylko nie aktorką, Marysiu. Tylko nie jakby ja porządam na psychologię. Mhm i że, że tam nie było takiej presji, że trzeba się stać kimś na wierzchu oczywiście, kimś wybitnym czy coś tam, pod spodem to już się, że są też inne historie, tak, że, że jakby też miałam róż, różne sytuacje z, z mamą. Ja jednak, moja mama jest, i Hania, one są takimi aktorkami, aktorkami, jakby, no zupeł, ja zupełnie inaczej to czuję. Ja trochę jestem, tam, gdzie jestem, to tak jestem. I ja nie czuję Czechowa, Szekspira. Mm. Ja się dobrze czuję w takich rzeczach bardziej nowoczesnych. Trochę lżejszego kalibru. Trochę lżejszego mm. kalibru. Kiedyś myślałam o sobie, że jestem jakaś płytka po prostu totalnie. Że się nie nadaje do tych takich, wiecie, sztuki. Ale ja bardzo lubię w sobie człowieczeństwo swoje. W sensie po prostu nie będę, nie, nie, nie mam, więc... Ja też chyba po prostu nie czułam w sobie takiej presji, że ja muszę być jakaś wielka i wybitna. Oczywiście czytam 70 razy rzecz, którą napiszę. Nie oglądam siebie w ogóle, no bo mam tego krytyka wewnętrznego, bardzo dużego i po prostu nie widzę sensu, po co ja mam to robić. Um, ale um, może to jeszcze do mnie dojdzie, nie wiem. Ale nie, 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 nie miałam, a może dlatego nie osiągnęłam jakiegoś yy, wielkiego sukcesu. No, Kurczę, dziewczyny, po prostu. Apropo, ja to a dużo krytyka wewnętrznego. Tak, <grychy> tak, tak, tak <grychy> że może, może, właśnie dlatego. No, no i tak jak nam naszą <grychy> no. tutaj bohaterkę na koniec. Tak, sama siebie, sama siebie zaorałaś. Nie, po bo prostu. wiecie, to wszystko jest tutaj o tej <grychy> równowadze, i gra, o granicy, kiedy presja jest dobra, a kiedy, jak gdyby, kiedy się trzeba trochę. Tu przycisnąć, tutaj poluzować, jakby. Ja nie sądzę, że presja jest dobra w ogóle. Bardzo długo odczuwałam w życiu z różnych powodów i nie uważam, że było. A no dobra. widzisz, no raczej to... tylko stres i Czyli, wiecie, ja Czy ja, wiecie, moją miarą jest moje samopoczucie. Dokładnie. No Jak ja teraz... się dobrze tak. czuję. Mam już zakończenie tej rozmowy. No to teraz podsumowując. <grym> czy jesteś szczęśliwa? Bywam. I to jest bardzo dużo, bywam. Mm -hmm. dlatego odniosłaś życiowy sukces. Ta -dam. Pięknie, no to ja oddaję Natalii w takim razie dzisiaj zakończenie tej rozmowy. To ja i... tylko przypomnę wszystkich, że jeśli chcecie być z nami na bieżąco i poznawać bliżej nasze kolern... cholerne Boże. Co ja nasze cholerne, nasze goś... cholerne gościnie, nasze chciałam powiedzieć kolejne fascynujące gościnie. Te cholerne, fascynujące gościnie, Śledźcie koniecznie kanały ładne BB na YouTubie i na Spotify. Martyna, ja dobrze mówię wszystko. Wszystko mówisz prawidłowo. No to, to tak, to polecamy, zapraszamy, a Marysi. Konarowski, bardzo dziękujemy, że spędzimy z nami. Cholernie wam dziękuję. Cholernie my tobie również. <laughs> dziękuję Dzięki, Dzięki, do zobaczenia.